Witam na kanale Władz 4. Dzisiaj sobie omówimy dwa prawa Kirchhoffa. Prawa Kirchhoffa są na tyle ważne, że jeżeli kiedykolwiek chcecie zrozumieć elektronikę, to musicie je znać. Pierwsze prawo Kirchhoffa brzmi, że suma natężeń prądów pływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła. Powiedzmy, że nam płyną trzy rzeki. Pływają nam do jeziora, a z jeziora wypływają dwie rzeki. Cała woda z tych trzech rzek zostaje w jeziorze, po czym wypływa do dwóch rzek, czyli równo się dzieli na pół. Pewnie pomyśleliście, to prawo jest banalne, totalnie proste, dobra, rozumiem, ale wierzcie mi, czasem idzie się nawet pogubić. Powiedzmy, że mamy na przykład taki układ. Mamy trzy rezystory, jeden 10 ohmów, jeden 6 ohmów i jeden 8 ohmów oraz mamy 2 amperomierze. Cały myk w tym zadaniu polega na tym, żeby wiedzieć, ile amperomierz pierwszy pokaże nam natężenia prądu w amperach, a ile drugi. Rezystory wpływają nam na ten prąd, który płynie nam w obwodzie. Lecz co jest w tym układzie takiego mylnego, co możemy nie zrozumieć, a nam pomoże to zrozumieć prawo Kirchhoffa, właśnie te pierwsze, które teraz omawiamy. Film o rezystorach już był oraz o ich połączeniach. I popatrzcie, jeden z was lub powiedzmy ktokolwiek mógłby na przykład pomyśleć w ten sposób: tutaj mam jeden rezystor oraz tutaj, więc pewnie to może być połączenie szeregowe. Ale takie byłoby błędne po prostu myślenie, bo nasz prąd, on się rozdziela na nasze małe strumyki, na nasze ścieżki. Z tych trzech rzeczek on wchodzi w jedno i wychodzi z dwóch. Czyli powiedzmy, że z tej naszej jednej baterii ten cały prąd, te całe natężenie prądu rozdziela się na te dwie ścieżki porówno. Czyli ten rezystor, co on jest tutaj, 8 ohmów, też będzie ważny, bo na niego natężenie też pójdzie. One się rozdzieli równo na rezystor 6 ohmów i na rezystor 8 ohmów. To, że mamy wpięty tutaj amperomierz, to nam w ogóle nic nie zmienia. Wskazanie amperomierza pierwszego oraz drugiego będzie takie same. To nam właśnie mówi nasze prawo Kirchhoffa. Dlatego pierw musimy obliczyć połączenie równoległe tych dwóch rezystorów. Gdy połączenie równoległe tych dwóch rezystorów zostanie obliczone, traktujemy wtedy to jako jeden rezystor stworzony przez nas z innym oporem. Czyli jeśli tu jest nas stworzony rezystor, to tutaj mamy drugi rezystor. To teraz traktujemy to jako połączenie szeregowe. Opór z naszego stworzonego rezystora z połączenia równoległego wyszło nam 3,4 w przybliżeniu, czyli 0,4 ohma, a nasz jeszcze jeden rezystor miał 10 ohmów. To po prostu to sumujemy razem, to już było mówione na jednym z moich materiałów. No i teraz jest nam potrzebne prawo, które też pasuje, żebyście znali, żeby w ogóle cokolwiek zrozumieć tej elektroniki, bo to nie jest w ogóle straszne. Nie robimy wielkich oczów, o, to coś nowego, to trzeba się nauczyć. Damy radę, po prostu trochę chęci. Dobrze, według tego wzoru wyszło nam, że mamy 1,79 ampera. Więc to, że amperomierz drugi jest połączony szeregowo z naszym tym rezystorem, to nie znaczy, że po prostu wynik na tym amperomierzu będzie zależny tylko od tego rezystora. Ścieżki się rozgałęziają, jeśli chodzi o nasze natężenie prądu. Tutaj też ono idzie, więc należy o tym pamiętać. Przejdźmy teraz do drugiego prawa Kirchhoffa. A więc, to prawo ogólnie brzmi, że w zamkniętym układzie, w którym przewody są podłączone do odbiorników, wynik z dodania wszystkich spadków napięć musi być taka sama jak suma wszystkich napięć na źródle napięcia. Odbiornikami mogą być, nie wiem, żarówki, powiedzmy tam diody, czy tam nawet rezystory. Jeżeli mamy je wpięte do układu, na każdym z nich jest po prostu spadek napięcia. Na każdym się odkłada po trochu. I suma, czyli dodanie wszystkich tych spadków, które się po trochu rozłożyły, mają być
ma być taka sama jak suma wszystkich napięć na źródle napięcia. Złożymy sobie teraz dość prosty układ, który nam w miarę to widocznie pokaże. Potrzebujemy 2 razy stroj, 1 kiloohm oraz 10 kiloohmów. No i jeszcze miernik. Jeszcze bateria i możemy dokonywać już pomiarów. Na rezystorze 1 kOhm wyszło nam 0,80, czyli 0,8 V, a na drugim nam wyszło 8,15 V. Nasza bateria ma prawie 9 V. Teraz postawiam do wzoru. Podkładając do wzoru wyszło nam prawie równo 0, ale to niedoskonałość miernika. Ponadto bateria się rozładowuje, jeśli przez dłuższy czas będziemy tak je używać, bo tak naprawdę ona jest zwierana. Po jakimś czasie bateria się rozładowuje, no to jest normalne. Ale jak widzicie, wynik jest niemalże idealny. Czyli wzór jest poprawny. Mam nadzieję, żeście zrozumieli prawa Kirchhoffa. Mam nadzieję, że pomogłem. Widzimy się wkrótce.